Dzień dobry, to są Rozmowy o Mieście, a moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Kazanowski, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Henryka Sienkiewicza. Tak, dziękuję za podpowiedź. W niektórych kręgach zwany też Igorem, ponieważ jest też liderem zespołu Reggae. Zgadza się, wszystko jest jak najbardziej prawdziwą informacją. Ale dzisiaj pretekstem do naszego spotkania jest, owszem, historia ze szkoły, natomiast nie z tej codziennej działalności szkoły, a zorganizowaliście po raz kolejny akcję Młodzi Głosują. Tak, po części jest to codzienność szkoły, prawda, bo w tej akcji nie tylko chodzi o to, aby przygotować uczniów do procesu, jakim są wybory, ale także różnego rodzaju inne inicjatywy edukacyjne, polegające często na zwyczajnych lekcjach, choć może tak, to źle powiedziane. One nie są zwyczajne. Nie są zwyczajne, właśnie. One nie są zwyczajne, bo one sięgają po różnego rodzaju informacje, których na co dzień, no powiedzmy sobie szczerze, nie prezentujemy. I te powiedzmy, że to jest taka szeroko pojęta edukacja obywatelska. Tak, dokładnie. To, czego tak naprawdę zabrakło przez ostatni okres czasu, no bo wiemy doskonale, jak przebiegały tak zwane reformy. Dopadł was hit. Dopadł nas hit, to po pierwsze. Który był hitem raczej. Tak, na szczęście w naszej szkole gro klas pozostało przy edukacji wiedzy o społeczeństwie z racji możliwości wybierania rozszerzeń z tego przedmiotu. Więc w ten sposób jakby uratowaliśmy się przed całkowitym wyeliminowaniem edukacji obywatelskiej, ale to nie dotyczyło wszystkich i to mieliśmy okazję także zaobserwować podczas akcji Młodzi Głosują, którą w tym roku szkolnym organizujemy już po raz drugi. Więc... No właśnie, bo to co kolejne wybory robicie? Właśnie tak. Jesienią były wybory parlamentarne. Potem wybory samorządowe, teraz wybory do europejskie. Do Parlamentu Europejskiego, tak. Młodzi Głosują nie objęło wprawdzie tego procesu związanego z wyborami do samorządów lokalnych, ale na szczęście w tej edukacji obywatelskiej jest bardzo szeroki dział dotyczący samorządowości, więc można było jakby nawiązywać do tematyki przeprowadzanych wyborów wiosną. No dobrze, ale to teraz już skoncentrujemy się na wyborach europejskich. No to jak to wyszło? Czy młodzi garną się do udziału w wyborach europejskich? No my jesteśmy świeżo po tym wydarzeniu, bo w dniu wczorajszym odbył się sam przebieg wyborów. No i niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że frekwencja, przynajmniej na tę chwilę, o czym wiem, z relacji komisji wyborczej, no bo... Czyli uczniów. Czyli uczniów, tak, bo ja sam nie uczestniczyłem w pracach komisji. To jest przede wszystkim zaangażowanie młodych ludzi. Więc z tej relacji wiem, że no, około 30%, może troszeczkę przekroczymy ten próg 30% uczestniczyło w wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To mało, ale z drugiej strony, jak sobie przypominam, poza ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy frekwencja wyniosła około 45% w ogóle społeczeństwa, to w innych wyborach ona wynosiła 20 parę procent, więc nie było wcale tak najgorzej. Ja myślę, że tutaj, jeżeli mogę na to patrzeć z perspektywy szkoły, przyniosły efekt zajęcia, które miałem okazję prowadzić dla uczniów, ponieważ Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest koordynatorem całego projektu. To jest ogólnopolskie stowarzyszenie, które tak. W całym kraju wspomaga takich nauczycieli jak ty i którzy robią tą edukację. Dobrą robotę, powiedzmy sobie, z innej perspektywy. O, w ten sposób. Więc kiedy przygotowywaliśmy się do tego, to centrum nas zaopatrzyło w różnego rodzaju narzędzia służące do przeprowadzenia lekcji związanych właśnie z tematyką europejską. Oczywiście te kwestie dotyczące rozwoju Unii czy instytucji unijnych, to jest wpisane w podstawę programową. Ale my pokazywaliśmy tym razem Unię z innej perspektywy. Czyli na przykład z perspektywy tego, co Unia konkretnie daje takiemu młodemu człowiekowi. Więc uczniowie mogli się zapoznać chociażby z różnego rodzaju projektami,
dotyczącymi staży w Parlamencie Europejskim, dotyczącymi takiego projektu, jakim jest Europejski Korpus Solidarności, czyli możliwość wyjazdu na wolontariat, który jest w gruncie rzeczy opłacany ze środków unijnych, pozwalający na zdobycie różnego rodzaju kompetencji, od tych kompetencji twardych po te, które najbardziej dzisiaj są pożądane, czyli kompetencje miękkie. Banalna rzecz, o której bardzo często młodzi ludzie nie wiedzą i myślę, że też ich rodzice o tym nie wiedzą, że można podróżować całkiem przyjemnie, całkiem bez tanio, bez paszportów. Tak. I jest taki projekt unijny, który pozwala młodym ludziom wsiąść w pociąg, za niewielkie pieniądze praktycznie przyjechać w całą Europę. To wszystko praktycznie pokazywaliśmy na tych zajęciach, żeby uczniowie zrozumieli, że ta Unia to nie jest tylko ta grupa biurokratów siedzących w Brukseli, lecz ta Unia to jest też szereg możliwości, które otwierają się przed nimi i dają im możliwość konkretnego osiągania celów. No, w naszej rzeczywistości, jeżeli chodzi o szkołę, jaką jest pierwsze liceum z Koźla i czy z Kędzierzyna Koźla, i nawet tutaj wspomnę o naszych przyjaciołach z drugiego liceum, mieliśmy jeszcze jedną bardzo dobrą możliwość sprawdzenia, jak w praktyce wygląda rzeczywistość Parlamentu Europejskiego. Powiem, na zaproszenie pani Janiny Ochojskiej dwukrotnie w takiej uczestniczyliśmy w takim wyjeździe do Parlamentu Europejskiego, gdzie grupa uczniów bezpośrednio zwiedzała Parlament Europejski, a także uczestniczyła chociażby w spotkaniach swoich rówieśników, prawda? Tak, w spotkaniach rówieśników z różnych części naszego tutaj okręgu wyborczego, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. I tam na bieżąco praktycznie uzyskiwali odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest Unia Europejska, jak funkcjonuje Parlament Europejski. Także te sesyjne wyjazdy nam się udały i myślę, że to jest taka propozycja też na przyszłość dla ewentualnych parlamentarzystów z naszego okręgu, żeby częściej sięgać po to narzędzie, bo oni pewnie na to mają środki, a młodzi ludzie... Właśnie to jest charakterystyczne, że w Parlamencie Europejskim jest bardzo dużo działań przewidzianych na promowanie Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle Unii Europejskiej wśród młodych ludzi. Są też na to pieniądze, tak jak mówisz. Ostatnio była naszym gościem pani Danuta Jezowiecka, która kiedyś była europosłanką i teraz znowu kandyduje. I ona też apelowała z kolei właśnie do swoich koleżanek i kolegów parlamentarzystów, którzy zostaną wybrani, żeby to wykorzystywali. Także tak. To jest narzędzie, które jedni wykorzystują mocniej, drudzy słabiej. I druga rzecz. Myśmy szczęśliwie w tym roku, dzięki inicjatywie jednego z naszych uczniów, wspomnę tutaj o Adamie Bujaku, naszym absolwencie, mogli uczestniczyć także w konkretnym projekcie, który też jest finansowany z Unii Europejskiej. Bardzo ciekawy. To jest Europejski Tydzień Młodzieży. Organizowany właśnie z reguły bezpośrednio przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, co ma też pomóc działaniom profrekwencyjnym. Więc tych inicjatyw jest szereg, które można podjąć, ale prawdę powiedziawszy, to muszą być aktywni młodzi ludzie, a nie my, dorośli, którzy będziemy im palcem pokazywać. Musi ktoś ich zachęcić do tego. Oczywiście, my mamy ich do tego zachęcać, natomiast oni mają po to wyciągać rękę po prostu, najzwyczajniej w świecie, żeby zrozumieć, że takie inicjatywy istnieją. A nie siedzieć i narzekać, że nic się nie dzieje. Oczywiście, dokładnie. Jasne. Widzę, że nawet jesteś przygotowany, masz tutaj emblemat Idę na wybory. A co z postulatem, który się pojawia czasami, zresztą w niektórych krajach jest realizowany, żeby młodsi ludzie głosowali, czyli 16-latkowie i 17-latkowie? Ja przyznam szczerze, że prowadziłem taką dyskusję z uczniami podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie i większość mimo wszystko twierdzi, że nie są gotowi na to, żeby jako 16-latkowie... Czyli samo się ograniczają. To nie jest tak, że od razu wyciągają ręce po jakieś nowe przywileje. Były oczywiście głosy, że tak, że dobrze by było, żeby taka możliwość się pojawiła, bo przecież to też jest nasza Europa, nasza Polska, prawda? Więc powinniśmy mieć ten swój głos bardziej słyszalny. Ale większość mimo wszystko stwierdziła, że jeszcze nie są na to gotowi. Ja myślę, że... To bardzo takie dojrzałe podejście. Tak, myślę, że to jest ta świadomość wynikająca chociażby z faktu, że oni tak naprawdę mieli mało tej edukacji obywatelskiej. I powiem szczerze, jestem na świeżo po przejrzeniu propozycji dotyczących zmian w
klasie trzeciej, jeżeli chodzi o edukację z wiedzy o społeczeństwie. I no, cieszy mnie jeden fakt. Zaczyna ubywać nam tych takich tematów teoretycznych. Ja mam nadzieję, że dzięki temu nauczyciele znajdą miejsce na to, żeby prowadzić zajęcia praktyczne. Takie jak chociażby akcja Młodzi Głosują, prawda? Jak chociażby projekty, które można wokół jakiejś tematyki budować. I... A czy jest miejsce na to, żeby sama szkoła stała się bardziej demokratyczna, żeby młodzież uczestniczyła w jej zarządzaniu, w ustanawianiu norm, zasad? Ja myślę, że to po części się dzieje już, bo jeżeli słyszymy dzisiaj na bieżąco o konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, także z młodymi ludźmi, to mam nadzieję, że oni zrozumieją, że mogą mieć na to wpływ, jak będzie kształtować się najpierw polityka ministerstwa, a jeżeli my otrzymamy jeszcze narzędzia do autonomicznego podejmowania decyzji w szkołach tutaj na miejscu, że tak powiem, oczywiście podstawa jakaś musi być, ale dużo w tym powinno być autonomii, jak my z tego będziemy korzystać. Cieszę się bardzo, że wracamy do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, chociażby takimi jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo oni też mają fachowców, którzy świetnie potrafią przygotowywać materiały, z których my później czerpiemy możliwości realizowania ciekawych zajęć. Myślę, że to wreszcie się bierze takie myślenie, że nie, to jest jakaś tam polityka, którą ja się nie interesuję, tylko ta polityka to też my tak naprawdę. Tak, i to jest coś, co teraz powiedziałeś, bardzo istotne. Przestańmy mówić, że szkoła ma być apolityczna, bo to, przepraszam bardzo, ale jest chyba złe określenie. Szkoła sama w sobie już jest polityczna. Ona nie ma być partyjna. Właśnie, ona ma być apartyjna. Natomiast jak mamy uczyć młodego człowieka udziału chociażby w tym społeczeństwie obywatelskim, nie mówiąc mu o polityce, bo to jest złe. Polityka wcale nie musi być zła. Polityka może być tworzona przez ludzi, młodych, starszych, dojrzałych, prawda? Tylko musimy im pokazywać, jakie są mechanizmy w tej polityce, więc nie wracajmy do tego, co było kiedyś, prawda, indoktrynacji, tylko dajmy możliwość młodym ludziom poznawania mechanizmów, które we współczesnej polityce funkcjonują. Ale do tego najpierw musimy dać im szansę zmieniać ich najbliższe otoczenie. Tak, dokładnie. Od tego trzeba by było zacząć i oni muszą zrozumieć, że samorząd, o czym też powinni się uczyć w szkole, samorząd to nie jest pani opiekunka od samorządu, która za nich... Która palcem wskaże, tak. O to ty, Pawełku, będziesz przewodniczącym. Zrób to, prawda, bo fajnie by było, tylko żeby oni podjęli inicjatywy i sami wyszli. Oczywiście szkoła też musi się pod tym względem zmienić, bo co z tego, że przyjdzie młody człowiek z inicjatywą, jeżeli zostanie storpedowany przez grono pedagogiczne, czy powiedzmy dyrekcję. Ale jak pamiętam nasze osobiste doświadczenia, to mieliśmy takich nauczycieli, do których mogliśmy pójść po pomoc i którzy byli dla nas oparciem, jak my mieliśmy jakieś pomysły. Ja myślę, że coraz więcej jest takich nauczycieli. Oby ich było coraz więcej. Tak, coraz więcej jest takich nauczycieli, bo my uczymy się też tego młodego pokolenia. My starzejemy się, powiedzmy sobie szczerze, wiemy jaka jest średnia wieku dzisiaj nauczycieli, więc może ten impuls, który dadzą nam młodzi ludzie, będzie czymś, co jeszcze nas bardziej zachęci do współpracy z nimi. Bo energia młodych zaraża. Tak, prawda? I otworzy oczy nam na to, że ten świat zaczyna zmierzać w zupełnie innym kierunku, niż to było kiedyś. Okej, okay, to na koniec. Przypominamy, 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. To nie jest tak, że to jest gdzieś hen daleko w Brukseli, bo Unia Europejska to też my. My tu w Kędzierzynie Koźlu, więc idźcie na wybory, zainteresujcie się i głosujcie. Nie mówimy na kogo. Na kogo, nie. To jest, zresztą nawet dzisiaj nie podawaliśmy wyników tych prawyborów, tak, bo nie to jest najważniejsze. Wyniki będą dopiero po 9 czerwca, zgodnie z umową z CO, więc... Tak, bo nie o to chodzi, żeby preferować jakiekolwiek ugrupowania. To już zostawiamy wam. To już musicie wy się wykazać. Po prostu idźcie zagłosować. Wybierzcie mądrze. Ja idę na wybory. Ja też idę, chociaż nie mam takiej ładnej plakietki. Dzięki za wizytę. Dziękuję Zapraszamy bardzo. Jeszcze raz. 9 czerwca w niedzielę. Głosujcie.